Jeszcze raz dzień dobry. Ja myślę, że czeka nas ciężki mecz. Dlaczego? Podbeskidzie ostatnio przegrało 3 mecze i na pewno jest trochę nerwowości. Zespół zawsze opierał swoją grę przede wszystkim na walce. Teraz troszeczkę w lecie na warunki Podbeskidzia dużo transferów. Wzmocnili się. Ja myślę, że troszeczkę próbują grać w piłkę, czyli chcą nie tylko opierać swoją grę na długich piłkach, na walce, ale również na grze kombinacyjnej. Oczekujemy, że czeka nas mecz walki. Chcielibyśmy, jak zawsze mówię, przede wszystkim podczas meczu umiejętnie utrzymywać się przy piłce i zdobywać dobrymi, prostopadłymi podaniami pole gry. No i oczywiście nie ukrywam, że chcemy przyjechać z Podbeskidzia ze zdobyczą punktową. Nie wiem, czy można wszystkie mecze na wyjeździe wygrać, ale uważam, że stać nas na zwycięstwo i jakieś bardziej zadomowienie się w tym pierwszej części tabeli, co jest na pewno jakąś dla nas też fajną, pozytywną niespodzianką. Także oczekuję dobrej gry mojego zespołu, bo na treningu wszyscy dobrze wyglądają. W sumie nie mamy jakichś wielkich kontuzji. Tam jedynie Machaj nie trenował pierwszą część tygodnia. Wczoraj brał udział w pierwszej części treningu, dzisiaj brał udział w całym treningu. Naturalnie będziemy jeszcze zastanawiać się, czy od początku z nim, czy z ławki. A tak nie przewiduję jakichś większych zmian w zespole. Jeżeli nie zagra Machaj, to tutaj myślę, że może Krzysiu w przodzie. W jakiej konstelacji to jeszcze ustalimy. No i to tyle o meczu. No, na pewno stawiamy się na walkę i wiemy, jak Podbeskidzie gra, szczególnie u siebie w domu. Ostatni nawet mecz nasz wyjazdowy pokazał, że w Podbeskidziu się gra niezwykle ciężko i tam trzeba się mocno przeciwstawić, aby można było grać to, co my potrafimy, czyli grać piłką. I sama gra, same umiejętności nie wystarczą. Trzeba dołożyć do tego zacięcia i tego, co Beskidzie przeciwstawi przeciwko nam. Więc na pewno będzie ciężko, ale sądzę, że jesteśmy dobrze przygotowani i potrafimy zdominować przeciwnika i do tego będziemy na pewno dążyć. Znaczy ja myślę, że nie, bo ja podzieliłbym drużyny w lidze na takie drużyny, które grają otwartą piłkę, czyli grają do przodu i nie kalkulują, ale jest takich drużyn bardzo mało. To jest Legia, to jest Lech, ja myślę Lechia Gdańsk, to jesteśmy my. Czyli jak my wychodzimy na boisko, to nie patrzymy, jak się mecz będzie rozwijał, jak gra przeciwnik, kto tam jest najgroźniejszy. Na pewno zwracamy na to uwagę, ale dla nas najważniejszą rzeczą jest, żeby wygrać mecz i mieć z tej gry jakąś radość. I my idziemy w tym kierunku, żeby grać ofensywnie, żeby grać do przodu. Mieliśmy jeden trening w tym tygodniu na poprawienie gry w obronie, ale to jest normalne. Ale przede wszystkim dlatego ja nie oczekuję, że jak będą tu drużyny przyjeżdżały takie jak mieliśmy w ostatnim okresie, że grają z kontry. A dużo drużyn gra w ogóle w naszej lidze z kontry i na pewno nie jest łatwo, dlatego dalej musimy iść w kierunku, jeżeli chodzi o trening, jeszcze lepszego utrzymania się przy piłce, jeszcze lepszej, szybszej gry. I tutaj bym widział, a że tak będzie, no to jest normalne.